Cześć, nazywam się Beata Sięchowska i pokażę Wam, jak od podstaw przygotować tradycyjny makowiec zawijany. Gładkie i elastyczne ciasto drożdżowe muszę teraz odłożyć do metalowej miski, przykryć ściereczką i poczekać, aż urośnie. Mniej więcej 45 minut. Ciasto drożdżowe rośnie i podwaja swoją objętość, a ja w tym czasie przygotuję masę makową. Upraszczam sobie pracę, ponieważ wykorzystuję do tego przepisu już zmielony mak. Mak muszę zalać wrzątkiem. Ciasto podwoiło swoją objętość, teraz je rozwałkuję i zawinę w nie masę makową. A teraz pokażę Wam pewien trik, który sprawi, że zwijany makowiec równo urośnie i nie popęka. Teraz tak zawinięty makowiec wstawię do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i będę piekła nie więcej, nie mniej, tylko 35 minut. Makowiec pieczy się w piekarniku, a ja w tym czasie pokażę Wam, jak przygotować lukier królewski. Potrzebuję do tego tylko białka, sól i cukier puder. Lukier mam już gotowy, ciekawy jak mój makowiec. Pieczony makowiec studzę, a następnie udekoruję go lukrem i bakaliami. Gotowy makowiec wygląda bardzo apetycznie. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał Wam się ten przepis.